Park Tayrona leży na północy Kolumbii nad Morzem Karaibskim w pobliżu miasta Santa Marta. Obejmuje 30 km2 morza i 150 km2 lądu. Po nocnej ulewie wszędzie jest dużo wody, a trasa trekkingu jest bardzo błotnista. Trasę można pokonać konno, ale postanawiamy powędrować na własnych nogach. Drewniane podesty znacznie ułatwiają pokonanie niektórych fragmentów trasy. Po pokonaniu odcinka prowadzącego przez gęsty las deszczowy wychodzimy nad otwarte morze. Ten odcinek wybrzeża nazywa się Canaveral. Nad brzegiem leżą ogromne głazy. Na powrót zagłębiamy się w dżunglę. Termitiera w formie gniazda zbudowanego na drzewie. Kolejna termitiera. Mrówki pracowicie znoszą fragmenty listków do swojego mrowiska. Po drodze można się wzmocnić i ochłodzić mlekiem kokosowym serwowanym przez Indian. Tereny te to niegdyś święte miejsca Indian Tayrona, których potomkowie, Indianie Koguis, mieszkają na terenie parku do dziś. Błoto na trasie powoduje, że kontynuowanie marszruty wymaga coraz większego wysiłku. Nie poddajemy się jednak i nadal nie zamierzamy skorzystać z koni. Z dżungli wychodzimy na kolejny odcinek wybrzeża. Docieramy do kolejnej pięknej plaży Arrecife, co po hiszpańsku znaczy rafa. A to
już następna plaża, La Piscina, czyli basen. Po raz kolejny wracamy do dżungli i do naszego błota. To już ostatni odcinek trekkingu. W końcu docieramy do Cabo San Juan, docelowego punktu naszej dzisiejszej wyprawy. Można opłukać nogi i spodnie z błota. Ten rajski widok na Cabo de San Juan, szliśmy przez dżunglę i brnęliśmy po kostki w błocie. Zaplecze noclegowe jest bardzo skromne, można przenocować w chacie na hamaku lub w namiocie na polu namiotowym. Po końskich brzuchach widać, jaka to trudna trasa. Nie mamy już ochoty brnąć przez błoto i w drogę powrotną wyruszamy konno. Po zachodzie słońca docieramy do Santa Marta, katedra w miejscu nieistniejącego już kościoła, który ten tytuł otrzymał w 1533 roku jako pierwszy na obszarze obu Ameryk. Wewnątrz spoczywał 12 lat po swej śmierci Simon Bolívar, zanim jego szczątki przeniesiono do Caracas w Wenezueli, gdzie się urodził. Santa Marta liczy ponad 500 000 mieszkańców. Miasto zostało założone w 1525 roku i jest najstarszym miastem Kolumbii.